Witamy w Mango, program Perfekcyjna Kuchnia. Przed nami wspaniały zestaw pojemników próżniowych firmy Status i gość specjalny Olaf Wynta. Halo Olaf. Halo Justyna. Olaf jest specjalistą, który sprzedał już wiele produktów firmy Status i za chwileczkę przedstawi nam, na jakiej zasadzie takie pojemniki próżniowe działają i dlaczego są takie wspaniałe. Ja tylko przedstawię ten zestaw. Mamy tutaj dwa pojemniki, duże pojemniki, małe o pojemności 3 litry, duże 4,5 litra plus do tego specjalna pompka do tego, aby rzeczywiście ten pojemnik był próżniowy, aby wypompować to powietrze. I teraz pokazujemy już, jak to działa. So, jetzt zeigen wir, ich habe schon gesagt, was wir im Set haben, jetzt zeigen wir, wie das so dann das ist ganz einfach. Mit der Pumpe, wenn man sieht diesen Silikonring, den setze ich genau in dem Kranz auf, so wie hier. Mamy tutaj pompkę, która wykończona jest taką obręczą silikonową i tę obręcz, tę pompkę przykładamy do takiego specjalnego otworu na wieczku. Mit der einen Hand halte ich die Pumpe fest und mit der anderen ziehe ich mir die Luft aus dem Behälter raus. Jedną ręką stabilnie trzyma pompkę, a drugą wypompowujemy powietrze. Und man merkt das, es geht automatisch schwerer. Je mehr Vakuum ich erzeugt habe, desto schwerer lässt sich die Pumpe bedienen. I automatycznie też czujemy wtedy, że im więcej siły potrzebujemy, żeby pompować to powietrze, to znaczy, tym mniej tego powietrza wewnątrz jest. Und man sieht das auch am Ventil. Diese Wölbung geht nach innen rein, das heißt, ich normalerweise habe sieht das so aus. Normalerweise geht es nämlich nach außen. I tu widzimy również po tym wentylu silikonowym, jeżeli powietrze jest wypompowane, to ten wentyl jest wklęśnięty, a jeżeli powietrze jest wewnątrz, to widzimy normalnie wypukły wentylek. So, und jetzt hört man etwas, das ist ein leichter Zisch und auch gleichzeitig bei der Flasche. I jeżeli chcemy ten pojemnik otworzyć, to wypuszczamy powietrze, przesuwając wentyl i słyszymy taki odgłos, jak przy otwieraniu butelki gazowanej z wodą gazowaną. I tutaj widzimy właśnie na tych ciasteczkach ten efekt. Jeżeli wypuścimy powietrze, to one wracają do poprzedniej. Jeżeli wpuścimy do środka powietrza, wracają do poprzedniej formy. Jeżeli wypompowujemy, to nabierają jakby tej objętości. Justyna, ganz kurz etwas zur Haltbarkeit. So wie jetzt hier bei den Trauben. Die sind bei Zimmertemperatur bis zu 14 Tage haltbar. In dem, in dem Vakuumbehälter unter Vakuum. I teraz, jeżeli chodzi o długość przechowywania żywności w naszych pojemnikach, w przypadku na przykład tych winogron, w pojemniku próżniowym, w temperaturze pokojowej, możemy je przechowywać 14 dni. Wenn ich einen Salat habe und ich habe einen Beutel und ich öffne den Beutel, habe ihn im Kühlschrank, hält er sich 2 Tage. Jeżeli mamy na przykład sałatę, a kupujemy sałatę czasami w takich w plastikowych woreczkach foliowych, to jeżeli otworzymy taki worek, to w lodówce możemy przechowywać sałatę góra 2 dni. Hier drin bleibt er 10 Tage frisch. Jeżeli sałatę zapakujemy do pojemnika próżniowego, to mamy świeżą sałatę przez 10 dni. Was auch wichtig ist, dass man selbst Sachen mischen kann, so wie Champignons, Tomaten. Das haben wir auch im Set, ne? Das habe ich noch nicht gesagt. Das sind die Divider, also die Unterteiler. Und diese Unterteiler sind so aufgegliedert, dass man die versetzen kann. Ja, das zeigen wir auch gleich. I zobaczmy również, mamy w zestawie, tego jeszcze o tym jeszcze nie wspomniałam, mamy takie podziałki, które możemy w różny sposób ustawiać. Das ist ein Clip von der Innenseite. Genau. Kann man auch so machen. Ja. I dzięki tym podziałkom możemy przechowywać różne owoce i warzywa razem w jednym pojemniku, na przykład czosnek z winogronami i z cytryną, ponieważ dzięki temu, że jest to pojemnik próżniowy, te owoce i warzywa nie przejdą nawzajem zapachami. Also, to znaczy winogrona nie będą śmierdziały czosnkiem, albo na odwrót. Also es ist so ein tolles Set, gerade das große Set, das nutze ich für ein komplettes Brot. Da kann ich mir einen großen Braten richtig schön marinieren. Weil wenn ich einen Braten einlege oder Fleischstücke einlege, unter Vakuum mariniere, dann braucht das Marinieren maximal 4 Stunden. Wenn ich es normal mariniere, dann sind es ungefähr 2 Tage, 3 Tage. Sauerbraten, normalerweise sagt man eine Woche, 7 Tage im Sud liegen lassen. Hier drin ungefähr 6 Stunden. Zobaczmy, to jest zestaw dużych pojemników, bo jest 3 litra i 4,5 litra. Możemy tu albo włożyć cały bochenek chleba, albo na przykład mięso, duży kawałek mięsa. Możemy tutaj marynować, bardzo praktyczne, ponieważ taki duży kawałek mięsa marynuje się czasami kilka dni. Tutaj wystarczą 3-4 godziny. Was ich nochmal machen werde, das ist so schön zu verdeutlichen. Ich pumpe nochmal die Luft raus und das ist natürlich abhängig. Je mehr in einem Behälter enthalten ist, desto weniger muss ich pumpen. I teraz jeszcze raz pokażemy Wam, w jaki sposób pozbywamy się powietrza z pojemników, w jaki sposób ten pojemnik staje się
pojemnikiem próżniowym.